Młodzi i aktywni radni młodzieżowej gminy Długołęka spotkali się z zarządem powiatu wrocławskiego. Młodzi ludzie aktywnie działają na terenie swojej gminy, ale chcą także poznawać to, w jaki sposób funkcjonuje samorząd. Przyszliśmy się dzisiaj spotkać, żeby jak najlepiej poznać, tak można powiedzieć, od kuchni starostwo oraz poznać działania, zadania i może zainspirować się na następne lata naszej kadencji. Jakby pomysł był jednym z naszych celów, tak jak też wspominałem na spotkaniu, widzieliśmy się z panem prezydentem Jackiem Sutrykiem jakiś czas temu. Także to był jeden z naszych jakby planów, który już też osiągnęliśmy. Chcieliśmy się po prostu dowiedzieć o strukturze powiatu i no, ze spotkania jesteśmy zadowoleni. Młodzieżowa Rada Gminy Długołęka zaczęła działalność w grudniu 2021 roku. Składa się z młodych mieszkańców gminy Długołęka, którzy, jak sami podkreślają, chcą zmieniać rzeczywistość dla swoich rówieśników i być głosem pokolenia. Interesują się kwestiami społecznymi i samorządem. Zawsze widzę potencjał młodych ludzi, bo potencjał młodych ludzi to jest nasza przyszłość. W związku z tym bardzo chętnie się dzielę swoimi doświadczeniami. Bardzo chętnie się spotykam i rozmawiam z młodymi ludźmi. I widzę dzisiaj w wielu młodych ludziach właśnie takie zainteresowanie pracą na rzecz społeczeństwa, na rzecz samorządu i to też cieszy. Są młodzi, więc też muszą tej wprawy, umiejętności zadawania pytań, jak i umiejętności rozmawiania muszą nabyć i to jest dobre miejsce i dobry ten czas, bo oni są naprawdę bardzo młodzi, więc to jest fajnie, że chcą i próbują, bo trudno występować publicznie, każdy ma z tym problem, a oni jednak dzisiaj się przełamali i dzisiaj dużo powiedzieli do nas, dużo zadawali pytań. Te pytania naprawdę były takie interesujące, więc brawo dla nich. Młodzież pytała o kompetencje starosty, wicestarosty, Rady Powiatu, o realizowane inwestycje i podejmowane decyzje. Idąc nawet do tej młodzieżowej rady, powiedziałem sobie, że ja chcę być głosem moich znajomych. Głosem tego właśnie moich znajomych, czego my potrzebujemy, co byśmy chcieli zmienić też wystartowałem na przewodniczącego właśnie, żeby mieć jakby ten, być tą twarzą tego, mieć głos największy i dążyć do tych celów, że na przykład stworzyć jakieś miejsce nawet na ognisko, czy nowy orlik wybudować, no te, takie proste inwestycje, a tak bardzo by ucieszyły na przykład moich znajomych, czy znajomych innych osób. Chciałem znaleźć się w Radzie po to, żeby pomagać młodzieży na naszym terenie. No i współpracować z młodzieżą, bo jest to jakaś taka moja pasja w życiu, żeby współpracować z ludźmi. Mamy już w tej chwili Radę Seniorów, czas najwyższy, żeby powołać już ostatecznie Radę Młodzieży. Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Powiatu Wrocławskiego na sesji 14 grudnia. Tam były małe poprawki jeszcze prawnicze, w związku z tym myślę, że za chwilę będziemy gotowi do tego, żeby ta rada się konstytuowała i żeby mogła wspierać działania starosty, zarządu i Rady Powiatu Wrocławskiego. Echo 24, Oliwia Stasiak.